A proszę powiedzieć, która wizja bardziej do pana przemawia? Wizja CPK rządu premiera Morawieckiego czy Megalopolis rządu premiera Tuska? Myślę, że to jest wizja pozorowana, to jest polityka pozorowana. Niektórzy koledzy z mojego klubu, ta polityka Donalda Tuska teraz, to jest udawanie wszystko i to jest kłamstwo po prostu, panie redaktorze. Niektórzy moi koledzy. Ale na czym ma polegać to kłamstwo? Na tym ma polegać, że po pierwsze, no niektórzy koledzy z mojego klubu stosują taką presumpcję dodatnią, że mówią, no dobrze, zmienił zdanie, powiedział, że jednak to będzie budował, no to pochwalmy, poczekajmy, co zrobi. Ja stosuję jednak do Donalda Tuska presumpcję ujemną, czyli na to zapracował. Zakładam, że po prostu kłamie. Jak mówi o projekcie 100 minut, to już przypomina mi się 100 konkretów na pierwsze 100 dni rządów. A z rzeczy poważniejszych to Donald Tusk w 2009 roku obiecał wybudowanie elektrowni jądrowej w 2019 roku. Teraz nie wybudował jej, a teraz jak doszedł do władzy, to pierwsze, co zrobił minister Donalda Tuska, to minister rozwoju, to przesunął tą budowę na rok 2040. Donald Tusk jeszcze niedawno kłamał na temat CPK, że wszystkie ekspertyzy, które właśnie dostaje, mówią, że to jest projekt, który się nie opłaca i nie powinien być realizowany. I wtedy zadane zostało pytanie na podstawie ustawy o informacji publicznej o te ekspertyzy, ile one kosztowały, jak wyglądają. Odpowiedź była, że nie ma ekspertyz. Później zadano pytanie, kto doradza w tej sprawie. Okazało się, że nie ma doradców. Już wtedy Donald Tusk kłamał, próbował przekonać Polaków, że ten projekt trzeba uciąć, ale reakcja społeczeństwa była taka, że Donald Tusk stwierdził, że będzie robił inaczej, to znaczy przeciąga tą sprawę. W tym momencie, kiedy Koalicja Obywatelska przejęła władzę, wystarczyło dostarczyć jedną mapkę i dostać decyzję lokalizacyjną. W tym momencie te zmiany spowodowały, że już ogłoszono, że 2 lata będziemy czekać na pozwolenie na budowę, a projekt będzie zrealizowany w 2032 roku, czyli w przyszłej kadencji, w której nie wiadomo, czy Platforma będzie w ogóle rządzić. Ja nie wierzę, oczywiście wszystko jest możliwe, ale ja nie wierzę, że Koalicja Obywatelska na serio będzie ten projekt kontynuowana ze względu na to, że to jest wbrew interesom Niemiec. Czyli rozumiem, że z tego powodu nie ekscytuje się pan tym, czy to ma być Y, czy to mają być szprychy. Nie ekscytuje pana, że będzie lotnisko dronowe Myślę, że to jest mydlenie ludziom oczy, jakieś drobne zmiany, żeby tutaj uzasadnić, dlaczego wcześniej było się przeciw i przekonać ludzi, że teraz będzie to realizowane. Nawiasem mówiąc, jak słyszę o tych 100 minutach, że w 100 minut będzie można na przykład z Krakowa do Warszawy, no to już coś mi tu nie pasuje, bo ja jeżdżę bardzo często z Krakowa do Warszawy pociągiem i ja od kilku lat widzę reklamy i przeprosiny PKP, że dążą do tego, żeby właśnie mniej więcej w 100 minut dojechać, że niedługo tak będzie i dlatego są opóźnienia, bo czasem są jakieś remonty trakcji. A może teraz nareszcie będzie. Ale to jest podpinanie się pod coś, co najwyraźniej, nie wiem od kiedy, ale jest realizowane. No, to jest, panie redaktorze, fałsz. Ja już mam dość tych kłamstw Donalda Tuska, naprawdę. Czyli pan jest kolejnym, który nie wierzy w to. Ale to jest kolejna rzecz. No, Donald Tusk przed chwilą mówił, że Czarnek i też nie wierzy. Przecież Donald Tusk, to jest cytat, przed chwilą mówił, że CPK to jest przykład gigantomanii. Teraz mówi tutaj o jeszcze szerzej zakrojonym projekcie. Więc pytanie, czy zaraził się nagle gigantomanią? No, Donald Tusk potrafi zrobić zwrot o 180 stopni i trochę nie chce mi się teraz komentować jakichś szczegółów tego wielkiego kłamstwa, które nam serwuje. Ale pan rozumiem, że uznaje, że CPK coś tak jak CPK powinno w Polsce być. Zdecydowanie tak i też dlatego nie chcę wchodzić w szczegóły i krytykować jakichś szczegółów czy poprzedniego rozwiązania, czy tego, debatować na temat tych linii kolejowych, które są inwestycją na dużo dłużej niż samo CPK i bez tych kolei ono i tak będzie funkcjonować, dlatego że każdy dzień kosztuje nas ogromne pieniądze, każdy dzień zwłoki, dlatego że powstanie takiego huba, a średnio w Europie taki hub powstaje 4, no powiedzmy, że w Polsce by powstawał 5 lat, powoduje choćby, że loty cargo odbywały się przez Polskę, a to zgodnie z prawem unijnym oznaczałoby, że z każdego cła byśmy dostawali 25%. To jest rozbudowa gospodarki. Uważam, że trzeba jak najszybciej zrealizować projekt, najlepiej projekt, który już prawie był gotowy do realizacji, ale jeżeli jest nowy, to będę teraz pilnował i naciskał, żeby był realizowany z nie jakąś wielką wiarą. Panie pośle, a jak Konfederacja reaguje na projekt zmiany w kodeksie karnym definicji gwałtu?
Jest propozycja lewicy, jest to procedowane. Czy pan się zgadza z tym, że definicja gwałtu powinna zostać zmieniona tak, aby to jest projektowany przepis artykułu 197, kto doprowadza inną osobę do obcowania płciowego przemocą, groźbą bezprawną i podstępem, to jest też teraz, i nowy element, lub w inny sposób, mimo braku jej zgody, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 15. Tu jest też podwyższona kara. Panie redaktorze, to jest bardzo poważna sprawa kulturowa. Te zapisy zostały na szczęście troszeczkę złagodzone w stosunku do pierwotnej wersji, ale nadal jest to bardzo niebezpieczna sprawa. Jest to podmywanie fundamentów prawa rzymskiego i w ogóle fundamentów prawa rozumianego, tak jak rozumiemy, w nowoczesnym społeczeństwie, czy w ogóle w cywilizacji europejskiej. Tam znika powoli domniemanie niewinności, bo tam już nie jest, w tym momencie jest tak, że jeżeli doszło do gwałtu, to trzeba jakoś udowodnić, że doszło do gwałtu. Bada się różne rzeczy i tak dalej. Natomiast tutaj wystarczy, że ofiara bądź domniemana ofiara powie, że się nie zgodziła i w istocie oskarżony będzie musiał udowodnić, że się zgodziła. Takie rozwiązanie jest już w Szwecji i w Danii. I w Danii powstała wręcz aplikacja iConsent, która się nazywa iConsent, która polega na tym, że przed odbyciem stosunku, jak to teraz się określa, trzeba użyć tej aplikacji, wpisać swój numer telefonu, połączyć się i obydwie strony przed tym wyrażają zgodę. To jest bardzo niebezpieczny trend, związany zresztą z pewnym trendem kulturowym, w którym w ogóle miłość traktuje się bardzo technicznie. Teraz już młodzi ludzie się nie kochają, tylko odbywają właśnie stosunek seksualny. Chce się uczyć szczegółów technicznych w szkołach na ten temat, zupełnie niszcząc prawdziwą przyjemność związaną z namiętnością, spontanicznością, miłością i tak dalej. I te aplikacje i takie prawo również zabija wszelką spontaniczną miłość, wszelki romantyzm. No, koniec namiętności, panie redaktorze. I bardzo niebezpieczna rzecz, którą widzieliśmy w Stanach Zjednoczonych, to znaczy to się wpisuje w trend Me Too, który już złamał kariery wielu ludziom i w wielu przypadkach okazało się, że byli niewinni. Także no, to do nas przychodzi, być może nie przyjdzie z taką mocą, bo już przykład Stanów Zjednoczonych pokazał, jak to się kończy i trochę odarł z wiarygodności ten trend, ale to idzie w tą stronę. Dzisiaj poseł Lorek wywołał wiele kontrowersji i oburzenia, falę oburzenia, bo powiedział, że ta zmiana definicji gwałtu to prezent dla mściwych kobiet. Pan by się podpisał pod tym? No, dla mściwych kobiet i mężczyzn, bo mężczyźni też mogą oskarżyć o gwałt niesłusznie, prawda? Zresztą Kevina Spacey'ego oskarżył o gwałt mężczyzna, czy o molestowanie, o tam łapanie za krocze. I później po latach, po tym jak Kevin Spacey już został tam wykluczony ze śmietanki, z towarzystwa i ze świata filmowego, wycofał ten proces, ten pozew. Przypomnę, takich przypadków było wiele, natomiast jest to też bardzo duże zagrożenie dla kobiet, jeżeli to zgodnie ze statystyką miażdżącą postrzegamy w ten sposób, że gwałty dotyczą kobiet, a oprawcami są mężczyźni, to jest to bardzo duże zagrożenie dla kobiet właśnie, tych prawdziwych ofiar gwałtu, bo w momencie, kiedy będzie tak łatwo oskarżyć o gwałt, przeprowadzać proces i czasem niesłusznie skazać, to te prawdziwe ofiary gwałtów, a to jest rzecz absolutnie straszna, z którą trzeba surowo walczyć i za to bardzo surowo karać. Uważam, że w Polsce kary za gwałty są zdecydowanie za niskie. Otóż te prawdziwe ofiary będą mniej wiarygodne w swoich oskarżeniach w takiej sytuacji prawnej, która będzie prowokować do wielu też fałszywych oskarżeń. Okej. Okay. Panie pośle, to temat inny, temat granicy. Też jest w Sejmie projekt, który ma rozwiązać ręce żołnierzom i Straży Granicznej w przypadku używania broni na granicy. Czy pana zdaniem ten projekt, na którym pracuje Sejm, wczoraj go przedstawiał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz, rzeczywiście tę sprawę załatwia, tę sprawę rozwiązuje? To jest tak. Przez zaniedbania, które trwają 2,5 roku, czyli już za rządów PiSu, teraz Platformy, mimo naszych nawoływań od 2,5 roku w tej sprawie, zginął żołnierz, kilku zostało rannych i
właśnie na fali śmierci tego żołnierza, dokładnie w tym momencie został ogłoszony ten projekt i pierwotnie ten projekt był dobry. Teraz ma dobre elementy, ale niestety kluczowa sprawa została zepsuta. Ten projekt został wykastrowany z kluczowej sprawy, bo pierwotnie był tam prosty zapis, który po prostu pozwalał na użycie broni w razie takiej konieczności. Teraz to jest bardzo skomplikowane prawo, które mówi o tym, że już nie można użyć broni, jak ktoś siłą przekracza granicę, nawet siłowo przekracza granicę z użyciem pojazdu, tylko tam są zapisy, że jeżeli używa broni i jest zagrożenie życia i tak dalej, czyli żołnierz w tym momencie musi się zastanawiać, prawda, no ja jak czytałem te przepisy, to musiałem się z prawnikami skonsultować, jak je dokładnie interpretować, więc ten żołnierz, jak ma podjąć decyzję, to on oczywiście, tak jak do tej pory, będzie rozbrojony, bo nie będzie ryzykował tego, że tak jak jego koledzy teraz, będzie trzeba robić zrzutkę na pomoc. Pana zdaniem ten projekt niewiele zmieni w tej sytuacji, którą teraz mamy? On robi parę dobrych zmian, natomiast w tej sprawie nic nie zmieni. Dalej uważam, że żołnierze będą sparaliżowani, bo dalej będzie, będzie strach, że się nie wybronią w sądzie, że nie spełnią tych wszystkich warunków, które są tam zapisane. Moim zdaniem prawo powinno być takie, że żołnierz w ogóle jest zwolniony z odpowiedzialności w takich decyzjach. Decyzję o użyciu broni podejmuje dowódca i dowódca bierze za to odpowiedzialność, odpowiadając również za zdrowie i życie żołnierzy i za bezpieczeństwo granicy. I dowódca powinien mieć prosty zapis, który łatwo interpretować, czy powinien użyć broni, czy nie. Niestety zostało to skomplikowane i niestety skończy się to źle. Okej, a co z organizacjami pozarządowymi? Bo słyszymy od strony właśnie obecnej koalicji rządzącej, że dobrze, że tam są te organizacje, dobrze, że one mają dostęp do strefy buforowej, bo dzięki temu no, mogą nieść pomoc, mogą pomagać. W związku z tym też nie zamierzają wycofywać się z tych pozwoleń dla organizacji pozarządowych. To nie są żadne organizacje humanitarne, tylko to są organizacje przestępcze, dlatego że wiemy już, że pomagają w dokonywaniu przestępstw. Nie wrzuca pan wszystkich do jednego worka? Nie, oczywiście nie mówię o wszystkich organizacjach, natomiast jeżeli ktoś mówi, że należy wydawać te pozwolenia, żeby organizacje mogły tam pomagać, no to zwracam uwagę, że są tam organizacje, może rzeczywiście powiem precyzyjnie, są tam organizacje, które zajmują się działalnością przestępczą, bo pomagają w przestępstwie polegającym zagrożonym karą do 3 lat więzienia, polegającym na bezprawnym przekroczeniu granicy. I więcej, to są organizacje dywersyjne, które, bo przecież działają przeciwko celom i działaniom służb mundurowych Polski, działają przeciwko interesowi Polski. I co więcej, to są organizacje finansowane przecież z zagranicy. Grupa Granica to jest grupa należąca do takiego konsorcjum. Tam są takie organizacje, o których wiemy, że są finansowane z zagranicy. Nawiasem mówiąc, Grupa Granica nawet była przez 2 lata, 2021-2022, finansowana przez rząd, więc takie to są organizacje pozarządowe. Ale skoro tak jest, jak pan mówi, jeżeli tak jest, jak pan mówi, to dlaczego pana zdaniem rząd tego nie chce przystopować? Myślę, że tu są dwa problemy. Dlaczego minister obrony musi apelować do ministra spraw wewnętrznych, żeby coś takiego, żeby w zasadzie do tych organizacji, żeby przestrzegały prawa? Myślę, że to są dwa problemy. Pierwszy problem to jest problem pewnego, bym powiedział, filozofii państwa czy filozofii zachowania państwa na granicy, która została wyrażona wczoraj z mównicy sejmowej przez poseł Annę Marię Żukowską, która powiedziała, że granica bezpieczna to nie jest taka, na której tylko są bezpieczni żołnierze, tylko to jest taka, na której są bezpieczni ci imigranci, którzy próbują przekroczyć granicę. Jeżeli nic nie stanie, to znaczy, że jest bezpieczny. To jest filozofia, w której, i mówiła tam o człowieczeństwie, o prawach człowieka i tak dalej, to jest filozofia, w której nie traktuje się właśnie tych ludzi jak ludzi, tylko traktuje się jak, nie wiem, zwierzęta, dzieci specjalnej troski, bo człowieczeństwo polega na realizowaniu pewnych wartości. Tym się odróżnia człowieczeństwo od człowiekokształtności. Takie wartości to również wolność i odpowiedzialność. I jeżeli traktujemy kogoś jak człowieka, to jeżeli on wiedząc, że nie można przekraczać granicy, a doskonale o tym wiedzą, przekracza, celowo łamie prawo, to on bierze odpowiedzialność za konsekwencje tego. I tyle. I taka jest filozofia, żeby tam właśnie te prawa człowieka
człowieka, żeby nie zarzucić, że my tu... Takie słowa padały z mównicy wczoraj w debacie, żeby nie postrzegano nas jak takie kraje właśnie jak Białoruś, Rosja, że my tu tacy jesteśmy twardzi. Tymczasem to jest polityka naiwna i ostatecznie jest antyludzka, bo zginął już w związku z tym żołnierz, ale zwracam uwagę, że wystarczyłby jeden strzał, który ciężko rani, albo nawet odbiera życie agresywnemu, bo takich mieliśmy wiele sytuacji, agresywnemu, nielegalnemu imigrantowi i poszedłby sygnał, że nie warto forsować granicy, co spowodowałoby, że problem by się skończył albo zminimalizował, co spowodowałoby też, że nie byłyby narażane, tak jak kiedyś, jako tarcze małe dzieci, kobiety, które też byłyby wwożone tutaj. To jest działanie, no, taka dobrze, łagodna polityka, to jest działanie na rzecz tych przemytników, pytanie, na rzecz tych biznesmenów. Unii Europejskiej, jaki polityczny sygnał byłby jak my byśmy byli jako Polacy odbierani przez Unię Europejską. Tak, wreszcie byśmy byli odbierani jako poważne państwo, które chroni swojego bezpieczeństwa i chroni swoich granic. Ja wiem, że w Unii Europejskiej teraz panuje taka logika, ale myślę, że to jest logika bardziej biznesowa niż ideowa, że no, jeżeli my na przykład łamiemy regulacje produkując za dużo CO2, to my za to płacimy, ale jeżeli, prawda, jakiś kraj, Włochy na przykład, czy Hiszpania tam złamały regulacje, nie dopilnowały granic, to teraz my będziemy płacić 20 tysięcy za każdego imigranta, którego tutaj nie relokujemy i nie utrzymamy w kraju, nie przypilnujemy, żeby nie wrócił. Więc trzeba po prostu zacząć zachowywać się jak poważne państwo, żebyśmy zaczęli być traktowani poważnie, bo jesteśmy traktowani niepoważnie. Panie pośle, bardzo dziękuję za tę rozmowę. Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.